Tomasz Sokalski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. To jest z wielu akcji organizowanych przez BORF wspólnie z Piotrkowską. Tak, staramy się cyklicznie organizować tego typu akcje w celu szerzenia zachowań BRD-owskich, czyli bezpiecznego ruchu po drodze. No to jest taka kluczowa, największa chyba akcja, gdzie z Mikołajem jeździmy po piotrkowskich szkołach, rozmawiamy na temat bezpieczeństwa, krzewimy przede wszystkim od najmniejszych uczniów, przedszkolaków, zachowania, które właśnie powinny na drodze obowiązywać. Rozdajemy odblaski te obowiązkowe, że tak powiem, w terenie niezabudowanym, ale też tak ważne w terenie zabudowanym, elementy, które na pewno chronią młodych ludzi nie tylko przed niebezpieczeństwem, jakie nam jeszcze. Tak jest, o tej porze roku to nie tylko akcja Mikołaj, ale także akcja Niechronieni, gdzie w powiecie także rozdajemy elementy odblaskowe, kamizelki. Pokazujemy ludziom, jak ważne właśnie jest to, żeby byli widoczni, żeby można było wcześniej zareagować. My jako kierowcy niestety nie zawsze dobrze widzimy, nie zawsze możemy szybko zareagować, a później są nieszczęścia.